Bierz nogi. O, udało się. Jeszcze się udało. Wreszcie. Teraz musimy niestety dodać sobie life'a. Myślę, że wystarczy. O. To jest właśnie ten Iris. A to nasz kochany Zip. To jest ten sam Zip, którego znamy z Tomb Raider Legend i Tomb Raider Underworld. O. Gdybyśmy nie szli po młotek i teraz strzelili w kłódkę, to byśmy się właśnie do tego gościa dostali, bo ten kanał by tu się opadł. W tą kłódkę, gdybyśmy strzelili. No ale my żeśmy zdobyli młoteczek, więc... Możemy być kulturalni. Idziesz, bo się zaraz machnie. No właśnie, kurde. Ale zdążył, tyka. Poczekamy jeszcze raz. Tym razem zdążysz? Chyba. Kurde, ale zaś... Ledwo żyja. Teraz muszą dać. Czy ja to zapisałem, a nie wiem nawet. Tu jest strasznie głupi moment też. Tu się trzeba streszczać. Kurde, zabił mnie, Ida. Jakby to. O, teraz się super udało. Bo mnie o dziwo nie zauważył. Jakby mnie zauważył, to tam by wyszło takie działko z sufitu, który umie mnie posiekać larę w mgnieniu oka. Napisał kto? Ja. Na szczęście udało mi się go zabić. O. A teraz... Check it out, man! No regard for company security. Sleeping like a baby. Somebody could just glide in and slide that ID card out from under his nose. Teraz musi być bardzo cicho. Stąpać na paluszkach albo na kolanach. No i po sprawie. G.
gdyby nas zauważył, to też by wyciągnął działka tu. I chyba tu na zewnątrz jeszcze. Gdzieś. Albo i nie. No ale wyciągnąłby te działko i by nie było tak ciekawie. A my potrzebujemy tą oto kartę. Amunicja, amunicja, jak najwięcej amunicji się przydą. Jeszcze nie teraz, ale z czasem się przyda na bank. Okay. Tu niestety nasza karta już nie pasuje, więc pozostaje wsiąść do windy. Chodź tu. Udało się. A jeszcze jeden z tych... W ostatniej chwili chyba. Ciekawe jest w ogóle to, że zwłoki znikają. Tutaj pasuje nasza karta. No. Tu się możemy wejść bez niczego, bo... Ci naukowcy są tak zajęci, że... Nie zauważają nas w ogóle. Tam weszliśmy nacisnąć ten guzik, żeby tutaj drzwi się otworzyły, o właśnie te tu się zamkły. Tu była taka ciekawostka jedna. Ciekawe. W jednym miejscu brakowało zawsze tekstury. Ten też nas nie zauważa. Ci ślepi są albo i gusi też. O, jeszcze można ten wyciągnąć. Ale on już nic nie daje. A mógłby. Możemy zjechać na poprzednie pięterko. Z tym, że już tu nie musimy korzystać z wnęki, no po prostu normalnie przebiegnąć. Bo wcześniej tu były rozciągnięte.